przesiczałem. Taka szybka wrzutka. To będzie najgorszy film, najbardziej gówniany film, jaki wrzucałem. Bo pokażę wam, jak się odwala brudną robotę. Co się robi z toaletą, jeśli jest pełna. Tu jest taka specjalna kratka. O, jeszcze musimy kawałek cofnąć. Dobra, jeszcze z pół metra do tyłu. I spuścimy w siną dal. Dobra, i idziemy. W części autobusów zawór od toalety jest pod klapą. W manie zawór jest w toalecie pod umywalką. Teraz się tu dostaniemy. O, jesteśmy, tam jest zawór. Dodatkowo sobie skręcimy wodę. Trzeba od razu to spłukać. Te linii, co tu przyjadą, nie musieli tego wszystkiego wąchać i wdychać. Dobra. No i uwaga, robimy chlap. O! Gówniane nagranie. Ładnie pachnie, musicie mi uwierzyć na słowo. Jak uznamy, że przestało lecieć, to zamykamy. I brudna robota zrobiona. Teraz, korzystając z okazji, że mamy tutaj wodę, uzupełnimy zbiorniki z wodą. Znowu się gorąc zrobił strasznie. Się cieszyłem rano, wyjeżdżałem, było 25 stopni, teraz ile? Znowu 35. Dobra, otworzymy sobie tutaj klapę. Idziemy się trochę uchlapać, są mi dwie ręce do tego potrzebne, więc będę machać tym telefonem. Tu mamy zbiornik z wodą. Jak to teraz zrobić? No wsadzę go na chwilę do kieszeni niestety. O, ale coś będzie widać. O, oczywiście się ochlapałem, ale przynajmniej leci. Nalewa się. Wytrzęsione wideo będzie. Wody sobie nalejemy. To, co zużyliśmy, uzupełnimy. I teraz zagadka. Jak długo lać wodę? Będziemy lać ją tak długo, aż się nam zacznie przelewać znowu ze zbiornika, z takiego odprowadzenia, nazwijmy to. Żeby nagrania nie przeciągać, pauza. Napełniony. I tyle. Wodę zakręcamy, odkładamy. I najbrudniejsza robota wykonana. Lajkować.